Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, za niedługo mnie to czeka, czyli tak naprawdę publiczne nagrania. Publiczne nagrania są o tyle ciekawe, że jednak otoczenie jest inne niż te cztery ściany, jest na pewno znacznie bardziej atrakcyjne, jest o czym powiedzieć, jest o czym mówić. Jedyny problem to jest otoczenie, ludzie wokół nas, którzy się nas gapią. Słuchają, co wy mówicie, o co chodzi, czemu on mówi do siebie? No właśnie. Nieraz mi się zdarzyło, że też dziwnie zareagowałem. Gapiłem się na kobietę, na faceta, który mówił do siebie. Ale nie, on nie miał kamery przed sobą. Okazało się, że ma gdzieś tu słuchawkę i rozmawia przez telefon. Zazwyczaj ktoś rozmawia przez telefon, ma telefon w dłoni, prawda? Jeszcze mało popularne jest to, że nosimy gdzieś tu słuchawkę i komunikujemy się właśnie w ten sposób. Ale są osoby, korzystają już z tego. Jednak czasami jest to dość dziwne. Szczególnie w autobusie, kiedy ktoś siedzi przy szybie i słuchawkę ma przy szybie, także nie widać tego. I mówi do siebie, to dziwnie wygląda. Wszyscy zawsze się patrzą, o co chodzi. Dopiero po chwili człowiek się orientuje, a facet rozmawia przez telefon, okej. Co jednak, zobaczycie faceta czy kobietę, która trzyma w dłoni kamerę i mówi do tej kamery. Albo jest bardzo ważna, albo jest to ktoś popularny, jakiś ważny, albo ma coś nie tak z głową. No właśnie. Raczej z kamerą publicznie, no to będzie gorzej, będzie ciężej, bo to jest jeszcze mniej popularne, jeszcze rzadsze. Nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje, jak vlogowanie, jak nagrywanie siebie tak naprawdę i komentowanie czegoś, opowiadanie o czymś, cokolwiek tak naprawdę. Nie wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle YouTube, więc okej. Szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, jeżeli chodzi o osoby, które nie są specjalnie związane z internetem, bo są też takie osoby, musicie o tym pamiętać. Nie każdy wchodzi na YouTube'a codziennie, nie każdy wchodzi do internetu codziennie. Nie musi o tym wiedzieć, tak? Więc zastanawiam się, jak to będzie w moim przypadku wyglądało, bo już we wrześniu, mniej więcej 15-16 września, wyjeżdżam na urlop, tak? Już o tym zresztą mówiłem jakiś czas temu. Wyjeżdżam na urlop, na razie nieważne gdzie, to się okaże później we vlogach. Oczywiście to będzie w Polsce, nie że jakiś wyjazd zagraniczny, na to mnie nie stać. Wybaczcie, będzie to w Polsce, ale tereny mają być ładne, przecudne, więc będzie ciekawie. Również pewnie pokażę jakieś miasto. No właśnie, teraz kwestia taka, żeby przejść przez to miasto z kamerą i powiedzieć coś. To będzie na pewno dla mnie coś nowego. Nie wiem, czy się odważę, może jeżeli nie, no to pewnie pójdę w jakąś dzicz i w dziczy będę nagrywał. Co najwyżej jakieś dzikie zwierzęta będą na mnie patrzeć i będą komentować, że koleś, jakiś człowiek, people przyszedł i nie wiadomo co robi. Dobra, to tyle no z mojej strony, jeżeli chodzi o publiczne nagrywanie. Na pewno będzie to trudne, tak jak mówię. Coś nowego i dla mnie, i dla otoczenia, które spotkam. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa, pa.